Jaki czort mnie tu dzwoni? Halo, serwus Zbyszku, co tam słychać? No pewno, że mogę, w tramwaju jadę. A daj spokój, chłopie, tak żeśmy wczoraj porządzili, że mówię, no nie pojadę chyba samochodem. Ale wziął mnie Marcinek, podrzucił na milicję, to złoty 80 wydmuchałem. Daj spokój, by mnie lejce zabrali, to do kościoła rowerem bym jeździł. A? Ty no, żeśmy wypili po dwa piwka najpierw, potem wyciągnąłem siódemeczkę, no a potem jeszcze połówką żeśmy doprawili, więc powiem ci, o tak wiesz, tak niby nic, ale jednak coś czuć. Ale daj spokój, Zbyszku, powiem ci, takie gazy mam dziś od rana, że to głowa mała. No pierdzę na potęgę. No albo żeśmy wczoraj podgazowane pili. No, no i mnie teraz w brzuchu, wiesz, wierci cały czas. A też, wiesz, ciężkiego żeśmy podjęli, bo to i kiełbaski z cebulką i tam troszeczkę jakieś tam kaszaneczki, wiesz. No to się odkłada w tym organizmie, no, no bączę jak nie wiem. A ja do roboty się nadaję tam, no, co ja tam, wlezę na ten dźwig na górę, no i co, będę se siedział tam, to się obracał, no. Łoj, nie w takim stanie się robiło u nas na budowie, daj spokój. Ty, no pewno, że trzeba odpowiedzialnym być, a niby czemu ja tramwajem jadę? A zrobiliby jako akcję tu u nas tam na przejeździe, jak i nie wiem, trzeźwy poranek, trzeźwy poniedziałek, by mnie halpnęli, kazali dmuchnąć, no to człowieku, to kryminał. Ty, Zbyniu, Zbyniu, bo mój przystanek właśnie, po robocie się odezwę, obrobię się trochę, to drędne. No, no, serwus, hej.